Someone is vlogging. Jesteśmy na dworcu. W ogóle zaczynają się nasze wakacje. Gdzie jedziemy na wakacje? Marmaris. Jedziemy do papa rodziców, do Marmaris. Właściwie na taką kompletną wieś niedaleko Marmaris. I będzie po prostu super. Jesteśmy teraz na dworcu autobusowym. Zaraz przyjedzie nasz autobus i będziemy się pakować. I będziemy jechać około 13 godzin, więc całą noc. Ale jest niesamowita ta podróż, bo będziemy płynąć promem i będziemy się zatrzymywać w nocy na mega tosty i to wam wszystko pokażemy po drodze. Mega tosty? Będziesz jadł dużego tosta? Tak. Z serem? Tak. I ajran? W nocy? W nocy. Tak. W środku nocy. Totalnie niezdrowo, ale raz są wakacje, tak? Zdrowe. No tak, tak, zdrowe, po fabowemu. Już jedziemy. Jesteśmy w autobusie. W ogóle mamy taki super autobus. Są trzy miejsca w rzędzie, także jest dużo miejsca. Będziemy wygodnie spać sobie. Mamy nasze poduszki do spania. I się odezwiemy do was jak z promu, jak będziemy na promie. Jest około 11 wieczorem. Dwie godziny w ogóle zajęło nam wyjechanie z miasta i dojechanie na stronę azjatycką w okolicy Gebze. I teraz przeprawiamy się promem przez Morze Marmara. Wiele wam w tym momencie nie pokażemy, bo jest po prostu czarno wszędzie dookoła. Ale jesteśmy na takim wielkim promie, popijamy sobie zieloną herbatkę i będziemy teraz, jak już dopłyniemy na drugą stronę, to będziemy już jechać prosto do rana, do Marmaris. Jest druga w nocy. Jest w Susurluk specjalny tost z żółtym serem i ajran. Smacznego! Dziękuję. Dojechaliśmy. Cześć. Jesteśmy teraz w miejscowości, która się nazywa Chiflik, czyli farma. I jesteśmy nad morzem. Zaraz idziemy pływać. Jest piękne słońce, jest ciepłe morze, jest w ogóle taka czysta woda, ale to zobaczycie sami niebawem. Mamy za sobą cudowny pierwszy dzień wakacji. Zaraz będziemy się zbierać do domu, bo czeka nas jakieś 45 minut jazdy. To morze było niesamowite i w ogóle jest tak pięknie i jeszcze całe dwa tygodnie i po prostu, nie wiem, ja nie wierzę, że już tu jesteśmy. Teraz wracamy do domu i będziemy chyba mieli grilla wieczorem i nie wiem, czy będziemy tego grilla nagrywać, czy nie, więc w razie czego do zobaczenia jutro.